Do wszystkich jednostek wspierających działania NCPD. Podejrzenie przestępczości zorganizowanej przy Sage Guldwell. Poszukiwany to Rufus McBride, prowadzący działalność riperską bez zezwoleń. W przeszłości doprowadził 3 pacjentów do kalectwa, pomógł też upozorować próbę samobójczą. Mężczyzna ukrywa się wśród członków gangu Raids. Za zneutralizowanie zagrożenia władze Night City wypłacą nagrodę.
jebało? Ile ty masz lat? Rzucam! Czasowo niedostępny. Nagraj wiadomość. Jackie, nie będę więcej dzwonić. Zostało mi mało czasu. Wszystko niedługo się rozwiąże w ten czy inny sposób. Wiem, że przez cały ten czas gadałem do siebie, ale jesteś dobrym przyjacielem. Nawet kiedy nie macie w okolicy. Bez odbioru. Nagle taki wstydliwy zrobił. Rzucam! Thank you.
Zajebiście!
bym się schowała, gdybym była frajerem? No chodź do mamusi! Thank you.
Fajnie, że jesteś. Siadaj, przejedziemy się. Jak tylko cię zobaczyłem wtedy u mnie, pomyślałem, że ten to ma jaja. Do tej robótki zdecydowanie potrzebuje kogoś z jajami. Lepiej mu powiedz, żeby trzymał łapy na kierownicy. Za każdym razem, kiedy Kerry prowadził, lądowaliśmy w jakimś rowie. To twój samochód? Nie, no skąd? Pożyczony. Nic się nie stanie, jak go skasujemy. No taki jest plan. Kurwa, wiedziałem. To do czego nam się te moje jaja dziś przydadzą? Niektórych w tym mieście do reszty popierdoliło, Vi. Pomożesz mi przywrócić stan równowagi w tym naszym kurwidołku. Okej. Okay. A tak dokładniej? No więc jest taki zespolik, Askrax, nie? Trzy laski z Japonii śpiewają to swoje elektroniczne popowe gówno. Zrobiły w Azji karierę, kto tam nie robi kariery. A teraz podpisały kontrakt na amerykańską trasę. I chcą ją reklamować coverem mojego kawałka. Wyobrażasz to sobie? Nikt nie będzie mnie robił wała. No dobra, ale masz z tymi laskami problem, bo... Serio? Nie widzisz, co tu się odpierdala? Ale chuj z tym, to teraz nieważne. Zrozumiesz wkrótce. Teraz posłuchaj, co zrobimy. Dostałem cynk, że ciężarówka ze sprzętem Askrax będzie przejeżdżać w okolicy. Załatwimy to jak za starych, dobrych czasów. Rozpierdolimy ją. Bez sprzętu te suki będą musiały wstrzymać koncerty. Kerry, biorący sprawy w swoje ręce, kiedyś każdą aferę chciał rozwiązywać za pomocą armii prawników, grzejąc dupę nad Ciekawe, co mu odjebało. Zaraz będziemy na miejscu. No, jesteśmy. Bagażnik. Wyciągnij graty stamtąd. No, no. Niezły arsenał. W końcu walczymy o sztukę. Przez wielkie Ash. No, bierz się tam. Znam go. Tu na pewno nie chodzi o sztukę. Robi się. Wiesz, że właśnie w tym miejscu zamordowali Ivy Comen, tę DJ-kę. Jej limuzynę śledziła AV-ka z włączonym maskowaniem. Niewiele z dziewczyny zostało. Z limuzyny zresztą też. Potem się okazało, że to nie ona była celem, tylko korp z biotechniki. Robił jej minetę, jak kule zaczęły ich dziurawić. W takiej pozycji ich znaleźli. Rozłóż ją tutaj. Dobra, chowaj się. Szybko. A teraz co? A teraz czekamy. Automatyczne moduły, kolce puste w środku, żeby lepiej kontrolować zatrzymywany pojazd. To jest policyjna kolczatka. Granaty zresztą też. Skąd to masz? Z tego samego źródła, co designerskie prochy, nieopatentowany jeszcze model audiovoxu i świeżutkie melony Jubari. Czarny rynek. Fani. No i jest, jak w zegarku. No to co? Zaczynamy imprezę. Ja biorę kierowcę, ty pomagiera. Mają wyjść z ciężarówki. Pojebało was? Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Co to ma być, kurwa? Wysiadaj. Kładź się na ziemi, rączki przed siebie.
Wysiadaj. Grzecznie, bez wydziwiania, to nic wam się nie stanie. Pomyliły wam się chyba transporty, kurwa, my nie... Powiedziałem grzecznie. Kładź się na ziemię, trzeciego upomnienia nie będzie. Ej, ej, kolego, opuść broń. Dogadajmy się. Ani słowa. Zaraz będzie po wszystkim. Ja pierdolę. Weź od niego kartę dostępną. Nie wierć się tak. Otwórz pakę. I bez głupich pomysłów. Mordy w kubę, panowie. Co jest w środku? To twój dzień, Kerry. Skrzynię ze sprzętem muzycznym. Miksery, kolumny, perkusja, kilometry kabli. Zajebiście, złoty strzał. No, spadajcie, panowie. I nie oglądać się za siebie. Halo, spierdalać mówię. Teraz wielka kulminacja. Z tego sprzętu ma zostać dymiąca kałuża roztopionego chromu i plastyku. Ty tu jesteś szefem. Rozwal ją. Zajebiście. Dobra robota. Kurwa, Kerry. To niby tylko ciężarówka z bębenkami jakichś syntetycznych lal. Równie dobrze mógłby napaść na wózek z watą cukrową, no ale w jego wypadku to wciąż postęp. Nie poznaję skurwysyna. Pięknie płonie, przyznaję. Pytanie tylko, co ci to ostatecznie da. Jeśli te suki myślą, że wybiją się na moim kawałku, to czeka je niespodzianka. Wiesz, ile poświęciłem, żeby osiągnąć sukces? Żeby się znaleźć tu, gdzie jestem? Kurwa. A te dziwki kradną moją piosenkę i myślą, że co, że im pozwolę. Jebane bez talencia. Sukces? Kerry zawsze miał pierdolca na tym punkcie. Najwyraźniej nic się nie zmieniło. Tak się właśnie załatwia sprawy w Night City. Szacun. No, wreszcie mnie rozumiesz. Dzięki. Glin, spierdalamy. Ty prowadzisz. Musimy ich zgubić. Kurwa, ostatni raz uciekałem gliniarzom w 2020. Razem z Johnem zresztą. Byliśmy totalnie zrobieni wtedy, a i tak nas nie dorwali. Ci też nie mają szans. Zgubiliśmy ich. No, wydałem na ciebie sporo kasy, ale nie żałuję. Dobra robota. Jeszcze mi nie zapłaciłeś. Okej, podwieź mnie teraz na Carnita Street. Yeah.
Kerry Eurodyne jada w tanich barach? Chłopie, tu dają najlepszą kawę w mieście. Gęsta jak smoła. A jak cię znają, to i prawdziwa. Chodź, ja stawiam. Kawa z gwiazdą? Czemu nie? Takiej atrakcji jeszcze nie zaliczyłem. Jak zaczynaliśmy z samurajem, to cały hajs wydawaliśmy na gitary, na struny, wiadomo. Ten samochód wyjeżdża. Pewnie nie mogą słuchać. Hej, Rejże. Dzień dobry, cześć, panowie. Kogoś szukasz? Kojarzę tę dziurę. Te zapachy. Ale skąd? Na żarcie praktycznie nie starczało, ale codziennie szliśmy na drugą stronę ulicy właśnie do Caliente. Wpierdalaliśmy ich żarcie i piliśmy hektolitry kawy. Żony mówią, że na takim głodzie i na takim haju smakowałyby nam tektury, pod którymi spali tam bezdomni. Ale nie miał racji. Panie Eurodyne, to co zwykle? Mhm. Podwójne espresso, jamajskie, bez żadnych dodatków, bez cukru. Jasne. A dla ciebie? Dla mnie to samo. Super. Zaraz wracam. Cholera. Dopiero teraz schodzi mi adrenalina. Zajebiście było. Ostatni raz coś takiego czułem w Memphis. Fale energii od tłumu, ja na scenie. No wiesz. Kurwa, znowu pomyślałem o tych szmatach z Askrax. Myślisz, że daliśmy im popalić? Powiem ci tak. Jeśli one się nie wycofają, daj mi znać. Przekonamy je innymi sposobami. Dzięki. Mam nadzieję, że mam je z głowy. Bo jeśli nie... Kurwa... Nie chciałbym, żeby się okazało, że Johnny od początku miał rację. A co Johnny ma z tym wspólnego? No... Johnny uważał, że odchodzę z samuraja dla kasy i dla sławy. A to nieprawda. Nie no, prawda, nie jestem zakłamanym sukinsynem. Ale mówił też, że dam się uwiązać na korporacyjnej smyczy. Aha, a z tym już się zgodzić nie chciałeś. Ta akcja z Askrax. Co jeśli jestem produktem jak te suki? Topię się w brudnej kasie zamiast w niej pływać? Może się jeszcze dobrze nie znamy, ale zaufaj mi. Masz duszę i jaja rockerboya, Kerry. Dzięki. To miasto pożera tych, co chodzą na skróty. Ty przetrwałeś. Nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób. Może masz rację, stary? Muszę się zbierać. Dzięki za... No wiesz... Nie ma za co.
się. Chcę tylko pogadać. Słowo.
ale jeszcze po... Thank you.
To jest małym wstydziarkiem. Ten mój tatuaż. No, źle się goi. Czy jednak nastąpił moment refleksji? Nie, powiedzmy, że już się z nim pogodziłem. Miałeś kiedyś bardziej pokręcone zamówienia? O, chłopie, kiedyś wpadł tu gość i kazał sobie wytatuować, pierdolić Nightcorp drukowanymi literami na czole. Auć, niezadowolony obywatel. Urzędnik z ratusza. Więc się nie martw, nie jest z tobą najgorzej. Jak tam interes? Dobrze idzie? Ostatnio nie narzekam. Niedawno Max tak zrobił nalot na czarną klinikę w okolicy. Od tego czasu klientów jakby więcej się zrobiło. Chociaż ceny mam na pewno wyższe. Przypadek? Nie sądzę.
przenieść się w tę stronę. Będą musieli znaleźć sponsora wśród jednej z zarejestrowanych w WCS firm. Po przepracowaniu 20 lat na terenie Western Corporate States, imigranci otrzymają licencję na zawarcie małżeństwa, prawo do stałego pobytu oraz... Do wszystkich jednostek wspierających działania NCP. Podejrzenie przestępczości zorganizowanej przy Richmond Street. Członkowie gangu Maelstrom najprawdopodobniej prowadzą tam nielegalny handel substancjami stymulującymi. Na miejscu przebywa lider... Tom Ayer, pseudonim Inir, wielokrotny morderca. Za zneutralizowanie zagrożenia władze Night City wypłacą nagrodę.
kwestia czasu.